Nie, pewne rzeczy się nie nudzą. Pewne rzeczy wywarły tak głęboki wpływ w psychice, że to już jest obecne stale. To nie znaczy, że ja żyję przeszłością, prawda? Ale były tam tak wspaniałe, fantastyczne chwile, których się nie da przeżyć na ziemi. Wie pan, obrazy, które ja widziałem, one się tam gdzieś u mnie zapisały na trwale. I to są obrazy dwojakiego rodzaju. Pierwsze, to jest wielka estetyka, kolory, nieprawdopodobne kolory. I ta ziemia, którą widzisz jednym spojrzeniem, i te przesuwające się obiekty, czyli kontynenty, morza, oceany, chmury. Wie pan, a kiedy już jesteś tam w nocy tej kosmicznej, to już nie widzisz tego, widzisz ten ogromny czarny kosmos, więcej gwiazd niż na Ziemi, bo nie ma atmosfery. I wtedy zaczynasz myśleć, właśnie jak to jest, że ja tu jestem. Ja, człowiek. Ja to jest wbrew naturze. I wtedy zaczynasz inaczej postrzegać to, co widziałeś. Ta estetyka zamienia się w taką, wie pan, duchowość. A powiedziałbym nawet i filozofię, bo zadajesz sobie fundamentalne pytania. Nie tylko, co ja tu robię, a jak to się stało, że to wszystko jest. Gdzie jest ten ktoś? A on jest.